Cześć, to ja, wasz Darek Kraśnicki, jeżeli mnie widzicie. Dzisiaj takie krótkie wideo, ponieważ przyszedł czas, aby zastąpić moją starą kamerę GVC HD Verio jakieś GZ HM400. Jeżeli tu coś widać na opakowaniu, niestety służy ona w tej chwili do nagrywania. Na nowy gadżet, który znalazłem gdzieś w internecie. I ten nowy gadżet nazywa się GC PX10. Trochę poczytałem w internecie. Jest to jakaś taka niby połączenie kamery wideo z aparatem fotograficznym. No może aparat nie jest tutaj jakiś rewelacyjny, ale 2 lata uważam, że czas przynajmniej mieć jakąś kamerę zapasówkę. Otwieram to pudło i pierwsza rzecz, która już tutaj mnie ucieszyła, instrukcja obsługi jest w polskim języku. Niestety w poprzednim modelu dostałem jakieś dziadostwo. Wszystkie języki świata oprócz angielskiego, oprócz niemieckiego, no niemieckiego nie znam, i oprócz polskiego. Powoli wyjmujemy. Akcesory guide. To bodajże jakaś gwarancja. Kolejne instrukcje w egzotycznych językach. Jakaś płytka, jeszcze nie wiem do czego, ale będę zaraz wiedział. Ładowarka, ponieważ wymieniam GVC, będzie to też zapasowa ładowarka do drugiej kamery. Pasek, patrzymy dalej, tutaj jakiś kabelek, chyba USB. Tutaj jakiś inny kabelek. Bateria razem z jakąś osłonką. Ta bateria też pasuje do GVC, do poprzedniego GVC. Natomiast jej problemem jest nieco inny. Ponieważ no, wkładamy to do środka, czyli tylko tą baterię możemy używać lub zamienniki. Natomiast poprzednie GVC miały też takie baterie, miały opcje baterii troszeczkę lepszych, z lepszą pojemnością, z dłuższym czasem działania. No tutaj będzie tylko to, co nam fabryka dała. I teraz otwieram sam aparat. A czy coś tam w tym pudle jeszcze nie ma? O, na dole jeszcze jest jakoś. Coś tam jest. Karta gwarancyjna, jakaś druga. Otwieram sam aparat. Czyli aparato kamerę. Jak powiedziałem, dzisiaj będzie tylko prezentacja. Żadnych testów jeszcze nie robiłem. Wygląda to tak. Ohoho. Czyli jakaś taka hybryda. O, nawet można wizjer. Ekranik LCD. Kto nie wierzy, niech przymierzy. Oto dla młodzieży. Tutaj jakieś z boku przyciski. Tak wyglądają przyciski z tyłu. Tutaj się niestety tą baterię jakoś wkłada do środka. Jak rozkminię, to powiem. Zaleta niewątpliwa jest taka, że pasują wszystkie akcesoria z GVC poprzedniego. Najważniejszym dla mnie akcesorium tutaj jest, mili państwo, wyjście na słuchawki, wyjście na mikrofon, tutaj wyjście na słuchawki, wyjście na mikrofon. Bez dobrego dźwięku nie ma co, nie powalczę. Tu widzicie mikrofon GVC, który używam do tego nagrywania.
Tak samo będzie pasował mi do tej kamerki. Jeszcze raz powtórzę symbol. Nie chcę za bardzo reklamować. GCPX10. Także po 2 latach mam kamerę za pasówkę. Jakie widzę już wady? Poza wspomnianymi brakiem możliwości podłączenia większych baterii. Nie widzę pilota. Nie widzę pilota mojego nieocenionego. Tak jak w poprzednim GVC, że sobie mogłem zrobić zdalnie zoom. Mogłem zdalnie coś tam oddalić. Na pewno będzie to jakiś problem. Nie widzę tutaj tak zwanego shoe adapter w wyposażeniu, który niestety zniszczyłem w poprzedniej kamerze, który pozwalał tutaj na mocowanie sztotnego mikrofonu na kamerce. Ogólnie parametry tego sprzętu wydają mi się dosyć ciekawe. Jak zrobię już jakieś testy, to wam w pierwszej kolejności pokażę. Natomiast co do tego jeszcze kupiłem? Oczywiście no torba jakiejś takiej firmy. Torba firmy takiej. Czyli Samsonite. I oczywiście karta pamięci. Karta SDHC. Wprawdzie pamięć wewnętrzna tutaj jest dość duża, ale jeżeli ktoś poważnie traktuje wideo marketing jako źródło, przyjemne źródło dalszego swojego dochodu, poza moją skromną wojskową emeryturą, to taka karta jest przymusem. Oczywiście będę musiał kupić jeszcze drugą baterię, także na tym kończę i jeszcze raz zapraszam do komentarzy tego filmu. Jak ktoś miał coś z GVC, to zachęcam tym bardziej do komentarza. Wady, zalety. Nie jest to jakaś reklama tej firmy. Nie płacą mi niestety jeszcze za to. Ale zaletą niewątpliwą jest to, że kupno sprzętu tej samej firmy pozwala na troszeczkę szybszą obsługę, nauczenie się obsługi. Część gadżetów pasuje, także tylko do dzieła, kręcić filmy i je potem sprzedawać. Ostatni rzut oka. Cyk, cyk. Cyk. Jak coś z tego wyszło, to się cieszę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I jeszcze raz pilot ze starej kamery na koniec filmu.